O, Braum. Mogłam się tego domyślić. Mogę wejść? Zmieniłeś zdanie co do naszego spotkania? Chociaż to dziwna pora. Kapłanko, ja... nie. No dobrze. Zatem mów. To ciężka podróż. Dla samego Brauma, ale też dla pozostałych. Eloi, Braum widzi, że jesteś jak śnieżny lew bez swego śniegu. Czegoś ci brak. Masz bystry wzrok, Braumie. To prawda, że ta misja jest dla mnie ciężka. Gdy opuściliśmy Bilgewater, liczyłam, że moją drogę pobłogosławiła bogini. Ale teraz sama nie wiem. W przypadku Pajka bogini nakazała mi postąpić wbrew naukom Buru. Jednak ostatnio sama sprzeciwiłam się tradycji Buru. Liczyłam, że pobłogosławi moją decyzję co do zaklinaczy węży, ale bogini milczała. Dokonałaś słusznego wyboru. Doprawdy? Nie wszystko wam powiedziałam. Są kwestie, przez które podważam osąd samej bogini. Zdradzę ci wielką tajemnicę, Braumie. Musisz przysiąc, że nikomu jej nie zdradzisz. Braum przysięga. Wielka tajemnica. To nie w kij dmuchał. Wiedziałam, że Gangplank żyje. Po tym, jak Sara próbowała go zabić, Gangplank przyszedł do mnie. Uratowałam go, ponieważ bogini uznała go za godnego. Jednak teraz nie kroczy już dobrą drogą. I Sara się o tym nie dowiedziała. Bogini nakazała mi pomóc mu. Gdyby Sara się dowiedziała, zabiłaby go, kiedy dochodził do siebie. Ale może nigdy nie rozumiałam bogini jak należy. Może Gangplank zasłużył na śmierć, a ja jestem oszustką. Braum ma pewną teorię. Bogini cię sprawdza. Tak jak ty sprawdzałaś Gangplanka. Ha, niby po co? Jeśli nie przejdę próby, Bilgewater upadnie. No to ją przejdziesz, a my w tym pomożemy. Każda próba Eloi to także próba Brauma. Wkrótce będzie okazja, by Sara poznała prawdę. Braum to wie. Na pewno uważasz, że powinna wiedzieć. I właśnie dlatego macie moją tarczę. Dobranoc, Eloi. Możesz zostać. Może innym razem. Czeka nas ciężka walka z Treszem. Teraz muszę pobyć sam na sam z moimi myślami. Jesteś silny, Braum. Silniejszy od wielu innych. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Ruined King. Na start chciałem się z nami przywitać, ale niestety zaskoczyła mnie taka cutscenka. No, taka mini cutscenka, powiedzmy. Ta gadka Brauma z Eloi. Ale skoro to już jest za nami, kontynuujmy naszą przeprawę. Proszę, więcej zjaw, ich tu nie było wcześniej. Kurde, ale ta nowa tarcza jest przerąbana. Jeśli chodzi o to, jak wygląda. O, kolejna cutscenka! Myślę. Gdy przemija świt, bohaterowie gromadzą się. Kto to? Uf, istoto mgły! Dawno minęły czasy, gdy miałem imię. Na Wyspach Cienia tracimy niemal wszystko. Nie wszystko jednak pochłania mgła. Teraz możecie mi mówić Nekrit. Dobrze się wysławiasz jak na istotę z koszmarów. Wybacz nasz sceptycyzm. Ucisk cienia jest mocny. Jednak kilka rozsądnych dusz się z niego wymyka. Próbujemy nie dać się wciągnąć w odmęty szaleństwa. Ten z pewnością jest inny. Czuję towarzyszący mu spokój, otoczony jego udręką. Wastajanka doskonale wszystko pojmuje.
Znasz ich? Poznałeś mój lud? Bywali tutaj. Przed zrujnowaniem. Czy spotkałeś się z nimi? Jacy oni byli? Czy widziałeś, jak używają swojej magii? Dlaczego byli tutaj? Tego nie wiem. Ci, którzy się tu zjawiali, rozmawiali tylko z wybranymi. I to wszystko? Wybacz, liczyłam na o wiele więcej. Halo, przymykamy oko na fakt, że bratamy się z istotą mgły? Nagle wszystkim to pasuje? Łączy nas wspólny wróg. To on stworzył koszmarną otchłań, w której teraz trwam. I idzie po was. Gangplank? Trash? Jedna z tych szumowin? Słyszeliśmy o nich. Nie. Zniszczony król. To nie brzmi dobrze. Właśnie. Nim stał się zniszczonym królem, nazywał się Viego. Był potężnym magiem, władającym zapomnianym dziś imperium. Ja byłem jego doradcą. Viego był człowiekiem pełnym pasji. Uwielbianym przez poddanych. Ponad życie kochał królową Izoldę. Ona była dla niego wszystkim. Swoje królestwo zbudował pod bojami. Viego miał mnóstwo wrogów, którzy ostatecznie okazali się sprytniejsi niż sądził. Król zdołał umknąć przed ostrzem zabójcy. Jednak Izoldę miała mniej szczęścia. Została okrutnie zatruta skażoną bronią. Viego nakazał swym wojownikom ruszyć w świat i odnaleźć lekarstwo. Ci w końcu trafili na błogosławione wyspy, które miały podobno obfitować w lecznicze wody. Kiedy jego armie przemierzały świat, Viego odizolował się ze swoją królową. Biedaczka w końcu zmarła, a on oszalał z żalu. Nakazał krwawo tłumić bunty wśród poddanych. Wciąż tulił jej ciało. Nie zamierzał opuszczać komnaty królowej. Jego generałowie wrócili z wieścią, że znaleźli lek. Król wyruszył ku błogosławionym wyspom, a w jego ojczyźnie płonęły kolejne wioski. Viego napotkał mieszkańców błogosławionych wysp. Odmówili mu cudownej wody życia. Poza jednym. Był to podstępny uczony o czarnym sercu. Człowiek znany jako Trash. Trash zaprowadził Viego głęboko pod powierzchnię ziemi do błogosławionej wody. Zanurzył w niej ciało Izoldy i poddał je jej leczniczemu działaniu. Dzierżący latarnię niegodziwiec patrzył z radością, jak Izoldę wraca do życia. Była upiornym cieniem samej siebie. Gdy Viego na to patrzył, zastygły w milczącym stuporze, stwór zaatakował. Para zniknęła w mrocznych odmętach, a cień opuścił ich ciała, gdy razem opadali na dnie. Ból i mrok rozdarły wyspę, zatruwając święte wody i zamieniając je w czarną mgłę. Mgłę, która pochłonęła Viego wraz z ukochaną królową. Tak zrodziło się zrujnowanie. Zniszczony król usnął na wieki. Obecnie Trash szuka artefaktów, które wyzwolą władcę z mgły, by na powrót stał się jednością. Gangplank. Co za głupiec. Nie ma pojęcia, z jaką mocą igra. Musicie powstrzymać ten rytuał. Jeśli zniszczony król zjawi się na nowo, mgła rozniesie się na każdy kontynent. Harrowing pochłonie świat. Zniszczy wszelkie życie. Jest więcej takich jak ty? Mogą nam pomóc? Na brzegu, w miejscu, w którym się zjawiliście, odbywa się zgromadzenie. Obserwowaliśmy was z zaciekawieniem. A więc nas szpiegowaliście.
Musieliśmy wiedzieć, czy przeżyjecie. Poznać wasze zamiary. Mam nadzieję, że dobrze się przyjrzeliście i wiecie, co czeka tych, którzy z nami zadrą. Groźby zostaw dla Thresha. Powstrzymajcie rytuał. Będę czekał przy brzegu. Mamy wspólny cel. Okej. Dwie cutscenki. Tego się totalnie nie spodziewałem. Ale wracamy jeszcze do... Kurde, tutaj... Ale to jest super! Normalnie całe miasto w jakimś stopniu odżyło. Wracamy jeszcze tutaj do Kali, bo możemy oddać token czystości i tym samym odblokować trzecie ulti Brauma i ostatni nie ulti w całej grze. Nauczysz Brauma, malutka nauczycielko? Kalia śmieje się. Z wielką chęcią, Braum, ale osiągnąłeś już szczyt swojej wewnętrznej siły. Nie potrzebujesz już moich nauk. Ten dowód przyjaźni potwierdza moje słowa. Piękna muzyczka. Miażdżący nalot. Trzeci level. Chyba moim uczniom udało się wydobyć ich prawdziwy potencjał. Moje zadanie zostało wykonane. Żegnajcie, przyjaciele. Jeśli spotkacie równie utalentowanego podróżnika, poślijcie go do mnie. Dobrze? Okej. Okay. Spoko. No to mnie cały czas boli trochę, bo miałem tu kurde kulę, po nagraniu ją wstawiłem, ale coś się chyba zepsuło, bo to się nie striggerowało. Obawiam się, że niestety, ale nie uda mi się tego zrobić. Dobra. Wracamy do Maokaja w takim razie. Dobra, do Gaju. Czekaj, nie Gaj, to... Że nie, dobra, okej, okay. Mogę ruszyć do Gaju, bo z Maokajem raczej walczyć nie będziemy. A ognicho jest w miarę blisko. Zobaczmy, czy muszę do niego zagadać, czy... Od razu będzie kascenka. Okej. Okay. Znalazłeś to, czego szukałeś. Gdy tylko zjawiłeś się na wyspie, dało się wyczuć nowe siły życiowe. Tak. To niesamowite, co udało nam się osiągnąć wspólnymi siłami. Starożytna historia wycina drogę przez ponurą przyszłość. Posadź nasiono, które da nam nadzieję. Co teraz będzie tak zielono? Bezmgielnie? Ja cię sumę, jak to fajnie wygląda! Dobrze, że nie mógł tego zrobić, gdy go poznaliśmy. No, też się cieszę. Wracają mi siły. To kolejny cios zadany wrogom. Jednak czeka was niebezpieczeństwo. Stąpajcie ostrożnie. Obawiam się, że niewiele od nas zależy. No, obierzmy drogę i ruszajmy. Nim odejdziecie, mam dla was podarek. Braumie, bohaterze Freljordu. Przybyłeś tu po lek, by ocalić swą ojczyznę. Nie znalazłeś go. A mimo to zostałeś, by ocalić moją. Oczywiście. Na tym polega bycie bohaterem. Przez wszystkie te lata nie spotkałem kogoś o tak czystym sercu. Jeśli to cnota twego ludu,
to należy go ocalić. To... liście! Uwielbiam je! Dawno temu, gdy panował tu pokój i ludzie byli mile widziani, dawałem im te liście. Służyły im do wyrobu eliksirów i mikstur, które leczyły różne choroby. Lekarstwo. Te liście są częścią mnie, a to we mnie płynie błogosławiona woda, której szukałeś. To moja krew, ostatnia nadzieja na odzyskanie tych ziem. I twoich, jak się okazuje. Braum nie wie, co powiedzieć. Czy... tylko Braum płacze? W środku wszyscy płaczemy. A teraz idźcie ku zwycięstwu. Wiedzcie, że jesteście mile widziani w Gaju Maokaja. Wejdź do fortecy i znajdź Thresha. Ładnie. Okej. Zaraz zobaczymy, gdzie mam konkretnie iść. Tylko tak. Zjedz posiłek, sobie możemy, ale to za chwilkę. Wybierz członków drużyny. Proszę tak, Brauma chce, bo Brauma chce przetestować Erkę. Wymienimy sobie natomiast Discordczyn na Yasuo, myślę. A potem Brauma na Illaoi. W sensie Ari się przyda, bo Ari jest dobra, żeby te cienie tutaj rozpędzać, więc by mi się to przydało mieć. Dobra, zjedz i odpocznij. Zwiększę lifesteal. Okej. Gadu nie będzie. Zobaczmy, gdzie mam się teraz udać konkretnie. O, tutaj! Proszę! No tak, bo tam było zablokowane. A teraz jest otwarte. Choć zastanawia mnie trochę, kiedy się odblokuje możliwość eksploracji jednej wyspy, którą widziałem podczas robienia sobie intra. Mianowicie była taka wyspa, co w sumie zresztą też widać, gdzie Yasuo używa właśnie tego swojego cięcia wichru, aby wprawiać w ruch różne takie wiatrowe mechanizmy. I ciekawie, czy to będzie teraz? W sensie po tej misji fabularnej, takie powiedzmy, ogólnie fabuły zrobienia, czy to jeszcze później? To jest ta potężna forteca Thresha? We Freljordzie widziałem większe! Mgła tutaj jest niespokojna, pełna gniewu. Jesteśmy gniewniejsi. Zgadzam się z Pajkiem. Żaden pradawny duch nie stanie pomiędzy mną a Gangplankiem. Pokażmy temu Threshowi, że nikt nie zadziera z Bilgewater. Są dość pewni siebie, zresztą, ale nie wiem, czy z Threshem pójdzie tak łatwo. A jestem prawie pewny, że nichuja. No właśnie, więzienie potępionych. Oj, z Threshem nie... jak w końcu przyjdę zobaczyć z Threshem, to nie będzie tak łatwo. A tutaj proszę, na start mamy tego... O co? Dlaczego pozwalasz mi tu gnić? Uwolnij mnie, aby to mogło się skończyć! Pamięć znów cię zawodzi. Klątwa pozbawiła cię wspomnień z powodu twej słabości. Nie masz pojęcia, jak ważne dla Thresha są twoje wrzaski. Twoja agonia go raduje. Przenieś mnie z tego świata do innego, do świata duchów! Goście,
i to żywi. A to ciekawe. Nie macie pojęcia, jak duży błąd popełniliście przychodząc tutaj. Ale wkrótce się dowiecie. Zobaczymy. Żniwiarz umysłu. Przegryzłabym. Okej. Zobaczmy, czy on bazuje na tym samym. Nie, on bazuje na grozie. Wymiarkowane obrażenie zadaje dodatkowe obrażenie za każdy ładunek grozy. Nakłada 6 ładunków grozy na każdego bohatera. Ja cię sunę. No i klątwa grozy. Po śmierci nakłada ładunek grozy przy 20. Zadaje obrażenia. Dobra. No i wstrząs od brama ładowany. Dobra. Okej, są już 15 punktów, no to wykorzystajmy to do tego. Okej, Braum ma potężną tarczę. Dzięki swoim umiejętnościom. Okej, to jest chyba wydaje. Nie podnosiłbym się. Jaki damage! Ja cię sunę. Dobra, bawi na obronę. Ja rozumiem, że mam, że to jest normalny poziom trudności, ale ten damage to jest trochę przeginka. Okej, znowu groza. Okej, czy ona może oczyścić? Leczy sojusznika. Zadaje wrażenia magiczne. Daje wrażenia wszystkim wrogom. Nakłada uprzejmie spowolnienie. Nie. No kurde, dlaczego? Dlaczego autentycznie żadna postać nie ma w ogóle opcji na ten? Na oczyszczanie. Zaczyna nam to wychodzić. Tylko Yasuo ma oczyszczenie wbudowane w swoją postać tutaj, na medytacji. Jeszcze Pike. Ale poza nim nikt. Nawet się nie zgrzałem! Zbyt łatwo. To było krytyczne 1200? Czy to było leczenie za 1200? Ja pierdzielę. Nadzorca opuścił klucz. Eteryczny klucz. Zobaczmy. Nie ten ekwipunek. Ten ekwipunek. Tutaj. Eteryczny klucz, który był w posiadaniu sługi Thresha. Kiedy trzymasz go w ręku, wydaje ci się ulotny i niematerialny. Można nim otworzyć niektóre cele. Okej. Okay. Dobra, z tego co widzę, nie ma tutaj tych liści od naszego kolegi Maokaja, ale mi się trudno. Porozmawiajmy. Czy ktoś w ogóle pamięta o mnie? Uwolnij mnie stąd, proszę. Otóż. Opuść to miejsce. To będzie zaraz skarb chyba. O, super, jest teleport. Kto to? Nie wiem, ale to pierwszy nieumarły, który nie rzucił się na nas od razu. Czy to jest ten sam ziomek z tego grobowca gigantów? Taka właśnie nazywała ta lokacja? Wygląda podobnie. Kolejny dla ostrza. Wszyscy cali? Dobra, kolejna szybka walka. To myślę akurat wytnę. Katalogi, część pierwsza. Ciekawe, ile ich będzie. Oho! O! Okej. Okay. Co my tu mamy? Nowa twarz. Ale nie jesteś sługą Thresha.
Mimo to nie siedzisz w zamknięciu, interesujące. A więc masz tutaj władzę i tak nie możesz jednak poruszać się tutaj swobodnie. Jestem pewien, że twojej uwadze nie uciekły strzeżone drzwi. W tym miejscu roi się od barier, które tylko potężni są w stanie zniszczyć. Ale możemy sobie nawzajem pomóc. Ja mogę ci zniszczyć bariery, a ty uwolnisz mnie z zakrat. Co ty na to? Umowa stoi? Nie słuchaj go! Próbuję cię oszukać! Jak tylko go uwolnisz, wbiję w ciebie twoje haki! Nigdy nie uciekniesz! Zapomniałem się przedstawić. Sąsiadowi. Nazywa się Sef, jestem Gwyn. Czy Glyn. Robi to zawsze, gdy weźmie ktoś nowy. Wszystkich próbuje obrócić przeciwko mnie, ale nie ma powodu, aby mi nie wierzyć. Nie masz powodu, aby mi wierzyć, ale to on spróbuje cię zjeść. Nie ufałbym o tym. Grzesz! Grzesz! Najlepszą drogą na zdobycie zaufania są czyny. Jeżeli sobie pomożemy, to możemy sobie zaufać. Ja pomogę pierwszy. Potrzebujesz amuletu z czerwonym kamieniem. Taki amulet znajduje się w pobliskiej komnacie wzdłuż korytarza. Nie mógłbym wejść do tej komnaty nawet wówczas, gdybym był wolny. Jest tam pełno totemów przeciwko nieumarłym więźniom. Jeśli tam pójdziemy, zostanie z nas wyssana energia. Przynieś mi kamień, a ja pokażę ci, jak go użyć. To sztuczka! Jedna wielka pułapka! Idź, nie masz wiele czasu. Nie wiadomo, kiedy Thresh wróci i zauważy twoją nieobecność. Nawet jak wróci, to jej nie zauważy, bo mnie to tak naprawdę nie powinno być. Po prostu jestem ciekaw, czy Thresh w ogóle jest świadomy faktu, że ja tu jestem. Okej, czyli rozumiem, chodziło mu o komnatę wieczności. No tu się na razie nie wybieram, bo to ewidentnie prowadzi mnie fabularnie. To jest punkt odpoczynku? Zauważyłem go nawet. Skarb. Nieskazitelny talizman ptasiego rycerza. Dobra, ten nie powinien mnie zamknąć. Okej. No i faktycznie nie atakuje. Także wybieram skarb. Obruszka kapitana, proszę. Czyżby coś dobrego dla Miss Fortune? O, płaszcz strażnika detektywa. I jeszcze. No, nawet fajne. Atak trochę spada, ale życie idzie do góry. Trafienie krytyczne i szybkość także. No to myślę, że to wezmę. Okej. Okay. Pierścień odbicia. No, tu nie ma nic takiego. Tutaj, zobaczmy. No, ja nie taki dobry. Co daje? Wytrzymałeś szybkość? Będzie do kogokolwiek w ogóle spoko? Bajka, nie. Arina, takiego pierścienia mogę fajnego dać. Szybkość i moc ataku, trafienie krytyczne spada i wytrzymałość. Dobra, to myślę, mogę jej może być. To jest do odznaczenia tylko. O, pierścień filozoficzny, trzymaj. Szyjnik też lepszy. No i dobra. Mamy ten amulecik. Szkarłatny amulet. Tu jest. Choć czerwonawy środek tego amuletu emanuje wyczuwalną energią, to jego potencjał wciąż jest zablokowany. Okej, prawie godzinę już tak chodzę. Chociaż w sumie z drugiej strony jak wytnę całe to przejście na dole, no to sporo czasu zaoszczędzę. To pogadajmy. Wracasz? Powiedz, udało ci się coś znaleźć? No właśnie, powiedz mi coś o sobie. Jakim sposobem się tutaj znalazłeś? Tak jak wszyscy inni. Też mnie dopadło. Ale nie dam mu tej satysfakcji. Nie złamie mnie tak jak innych. Prędzej czy później w końcu się złamie. A dla niego im dłużej, tym lepiej. Bo tym bardziej kto bawi. Jak wyglądało twoje życie przed przybyciem tutaj? Właściwie to nic. Nie jestem pewien. Minęło tyle czasu. Nie wiem już, czy wymyśliłem sobie te wspomnienia. Nawet nie wiem, czy są moje. Byłem uczonym, zdaje się. W Akademii na Wybrzeżu. Istnieje taka, prawda? Któregoś wieczoru byłem w swoim pokoju, czytałem, a potem nagle spojrzałem na podłogę i zobaczyłem na niej własne ciało. Zrujnowanie.
Coś się wydarzyło, zrujnowałem. Nie pamiętam wiele z tego, co się działo potem. Spędzałem czas na budzeniu, biegłem, nie wiem jak się tu znalazłem. Dziwne, nieprawdaż? Skoro wiedzieć, że mogę ci zaufać? Potrzebujemy siebie nawzajem, bo ty żyjesz, a ja nie. Ja chcę tylko zdjąć klątwę zrujnowania, aby tego dokonać. Nie mogę tutaj pozostać. Widzisz, i ty, i ja chcemy się wydostać. Tak długo jak nasze cele się pokrywają, możemy być sprzymierzeńcami. Tak, właśnie o to chodzi. Dobra robota, to ten amulet. Teraz mi go daj. Dać czy nie? Dobra, daj, jak będzie się ufać, to po prostu rozpierdolę. Trzymaj. Wybacz, uwierz mi, skrzywdzenie ci nie było moim zamiarem. Potrzebowałem tylko odrobiny życiowej esencji. Uznałem, że poproszę o twoje wybaczenie i o pozwolenie. Proszę, nasyciłem czerwony kamień mocą. Nie ma jej wiele, gdy nie odrobina. Może teraz otwierać drzwi opatrzone zabezpieczeniami niższego rzędu. Silniejsze zabezpieczenia? Cóż, to już twój problem. Dotrzymałem słowa, okaż wdzięczność. Inni nieumarli nie są tak życzliwi. Dzięki życzowej esencji, którą od ciebie pozyskałem, w końcu mogę odejść. Dziękuję, bohaterze. Nigdy więcej się nie spotkamy. Lepszony szkarłatny amulet. Powracasz, ale nic mi... No, aha, okej, okay, dobra. Coś się zgliczowało, widzę. Chyba powinienem najpierw otworzyć cele, a potem dopiero go uwolnić. Zaufałeś mu, głupcze. Okej, jego nie mogę wypuścić, bo... Dobra, zobaczymy, no. Jeśli faktycznie będzie chciał się ze mną napieprzać, no to będzie prawdopodobnie ostatnia rzecz, jaką zrobi w swoim życiu po życiu. Albo jaką zrobi w dość niedużym czasie. W dość krótkim czasie. Usunę amuletu, czy użyję amuletu. No i proszę, działa. Kiedy świat daje ci figę z makiem, pozostaje już tylko modlitwa. Co? Niebiański dzwon. Co? Halo, co to jest za dzwon? Mimo, że dźwięk tego dzwonu nie jest tak głośny, jak można by się spodziewać, to nie zanika wraz z dystansem tak bardzo, jak brzmienie normalnego dzwonu. Czerwona wyżek amuletu emanuje wyczuwalną energią. Talizm może otwierać drzwi zabezpieczone pomniejszymi runami ochronnymi. Ciekawe, czy mogę go jakoś ulepszać. Okej, okay, godzinka z haczykiem. Okej, okay, jedna latarnia. Okej, okay, punkcie brzmiku do samego znowu, to jest też ten forcik. Pusto. Gadajmy z tym. To nieumarłe stworzenie nie uważa niczego wokół siebie. Nie zauważa niczego wokół siebie. Zdaje się być w całym świecie czekając na coś. Kim jesteś? Bez imienia. Nie pamiętam. Jesteś sługą Thresha? Ja jestem kustoszem. Thresh pozwala mi trwać. Szukam wyjątkowych rzeczy dla niego. Pokazuję. Dlaczego nas nie atakujesz? Wiesz, bierze wiele rzeczy. Ciągle z nim walczyłem. Dlatego odebrał mi gniew. Aha. A jak można to zrobić w istocie mgły? Okej, ma tutaj co nieco. Mi się już trochę hajsu nazbierało, widzę. Zliczenia wszystko. Dobra, zobaczmy jakie masz tu bronie. Kryształowa pawęż. Ręka giganta. Sól i kość. Źródło mocy Giopara. Bułat Solarii. A skąd on się tu wziął? I sztylet sługi pustki. Okej. Okay. Zbroja wieków, peleryna nocy, płaszcz Dukuto! Proszę.
płaszcz rodu Kataryny i Kasiopei i poniekąd Talona. Poncza walecznika, starożytne wastajańskie szaty, na ramiennik cesarza. Pierścień Lisa, błogosławiony żelazny pierścień, całun Banshee, proszę. Wirtowerski monokl, dziennik polowy poświęcony wastajom. I zaklęty naszej klasy. Siry. Coś do jedzenia. Tutaj widzę... Nie ma... A nie ma coś! Krastary jedna, tego jeszcze nie ma. W sumie tylko tego. Ręka kamiennego tworu. Bydła, albo skrzydła. Rdzeń żywiołu. Przekleństwo Krakena i pyszna zanęta. Okej, no. Prawie na pewno nie będę już wędkował dla koron, no bo nie mam co już z tymi koronami robić. Potem jak sobie nafarmiłem przez te dwa tygodnie. Dobra, no. Nawet jestem zadowolony. Okej. Tutaj wszystko zrobione. Nie wiem po co mi był ten dzwon, no ale spoko. I dobra, i tutaj mamy... Aha, dobra, ale to jest teleport do tego. Gdzieś tam, do niższych sal, a nie to jest, a nie to taki ogólny. Dobra. Okej, dobra, jak już dotarliśmy w takim razie do ogniska, no to zjemy sobie coś, myślę, znowu tę serię owoce. Albo tutaj może to, żeby też zużyć te... Dobra, jak będzie. To tak jest tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. A więc kradniesz cudze wspomnienia? Coś w tym stylu. Mam kilka, z którymi chętnie bym się rozstała. Nie kontroluję tego w pełni. Pewnie bym cię zabiła. Cóż, nie brzmi to przyjemnie. Bo takie nie jest. Mimo wszystko dałabym się pokroić za taką moc. Pozostaje mi spojrzeć komuś w oczy i zgadnąć, jakie ma pobudki. Albo go zastraszyć. To musiało być trudne. Samotna kobieta przejmuje kontrolę nad całym Bilgewater. Nie muszę ci tego mówić, ale sam urok nie wystarczy. Prędzej czy później trzeba komuś wybić zęby. To prawda. Cieszę się, że w tej kwestii możemy sobie pomagać. Ja również. Rozpruwacz z krwawego portu w mojej załodze. Los lubi z nas kpić. Ilu kapitanów już zabiłeś? Wielu. Stawiali opór? Niektórzy. Żałujesz któregoś? Żadnego. Jeszcze. Pięknie. Zabrzmiało prawie jak komplement. Nie pytałaś, czy lubię zabijać. A lubisz? Tak. Ha! Dobrze, Pike. Nasz dzień może nadejść, ale jeszcze nie teraz. Co powiesz na kolejkę? Mówisz poważnie. Toast! Za przeznaczenie, które czeka na nas na dnie morza. Za to się napiję, kapitanie. Bije od ciebie mrok. Smutek napędzany gniewem. Czy można to zatrzymać? Zawsze tak rozmawiasz z nieznajomymi. Tylko z tymi, których potrafię wyczuć i zrozumieć. Ty i ja. Po co właściwie szukać końca? Nie jestem ani śmiertelna, ani wieczna. Często rozmyślam o przeszłości i przyszłości. I zawsze fascynuje mnie myśl o moim ostatnim tchnieniu. A ty? Rzadko obchodzi mnie coś więcej niż cel po drugiej stronie ostrza. Nic innego się nie liczy. Nieprawda.
Widzisz więcej.